Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda. To jest poranna rozmowa Radia Rekord i Telewizji Dami, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu i radny Sejmiku Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. To od tej Kancelarii Senatu zaczniemy. Wyprowadza się Pan już z gabinetu szefa Kancelarii? Czy jeszcze jest nadzieja, że zachowa Pan stanowisko? Jest, nadzieja zawsze jest, jak to mówił Kazimierz Górski. Póki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć. Ale ja... Państwo tego nie widzą, mówię tutaj o radiosłuchaczach, ale wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pytam o Senat, charakterystycznie się uśmiechają. Ja się uśmiecham dlatego, bo mnie bawią te pytania, czy już jestem spakowany, czy jestem wyprowadzony. Ja u pana redaktora w studio wiele razy mówiłem o tym, że będę chciał powoli wycofywać się z politycznych emocji. Jeszcze przed wyborami rozmawiałem z marszałkiem Karczewskim, że będę chciał poprosić go o zwolnienie mnie z kontynuowania misji szefa Kancelarii Senatu i taką miałem umowę, nawet gdyby pan marszałek Karczewski został dalej marszałkiem. Oczywiście w polityce nigdy nie mówi się nigdy, więc wszystko się może wydarzyć. Natomiast nie mam zbyt wielu rzeczy do pakowania. Ministrami, posłami się bywa i lepiej do takich funkcji zbytnio się nie przywiązywać, więc robiłem, co do mnie należało, ale nie gromadziłem zbyt wielu dóbr w swoim gabinecie, więc to nie będzie jakaś szczególnie długa wyprowadzka, gdyby do niej doszło oczywiście. Mhm, czy ja dobrze rozumiem, że niezależnie od wyniku głosowania wtorkowego, to i tak rezygnuje pan ze stanowiska? Jest to wielce prawdopodobne, że rozstaje się z Kancelarią Senatu bez względu na wynik. Oczywiście jest bardziej prawdopodobne, że rozstanę się w takich okolicznościach, kiedy zmieni się marszałek Senatu, bo dzisiaj po stronie opozycji jest jeden, może dwa głosy więcej, więc to będą bardzo interesujące lata w Senacie. Ja, pracując w środku, wewnątrz Izby, przez całe lata obserwowałem, jak wyglądały choćby frekwencje na posiedzeniach. Przez większość posiedzeń absencja co najmniej trzech senatorów, więc w takiej sytuacji wszystko się może zdarzyć. Mimo tego, że Senat co tydzień będziemy mieli innego marszałka? W przyszłym tygodniu wybierze marszałka, to ten marszałek może być już odwoływany na kolejnych posiedzeniach. Senatorowie wyjeżdżają, chorują, zdarzają się jakieś zupełnie nieprzewidzialne sprawy osobiste, wypadki losowe. Wystarczy, że nie dojedzie jedna osoba i w zasadzie na każdym posiedzeniu Senatu do porządku obrad może być wprowadzany punkt odwołania marszałka Senatu. Już nie mówię o przegranych głosowaniach, bo jeżeli dysponuje się większością, która jest zbudowana z kilku frakcji, z kilku opcji politycznych, ciężko to w odniesieniu do konkretnych projektów mogą być już głosy bardzo podzielone, bo jeżeli to będą projekty socjalne, to na przykład senatorowie lewicowi będą je popierali albo się wstrzymają. Ci, którzy są bardziej liberalni, będą przeciw. I wtedy może okazać się, że 48 głosów Prawa i Sprawiedliwości wystarcza do tego, żeby wygrywać głosowania w Izbie, więc będę z uwagą przyglądał się temu, co się dzieje w Senacie. Zakładam, że już z pozycji telewizja będę obserwował te wydarzenia i nie zazdroszczę tym, którzy będą organizowali pracę Senatu. Zastąpi pan Radosława Fogla na stanowisku szefa klubu w Sejmiku Wojewódzkim? Jest taka decyzja polityczna. Wczoraj odbyła się Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości. To jest ciało, które skupia decydentów z całego Mazowsza. I ta Rada Regionalna udzieliła mi rekomendacji na to stanowisko. Ale to jest wybór, który zależy od moich kolegów radnych. Sądzę, że będę przedstawiony jako kandydat i będę starał się ich przekonać do tego, żebym kierował pracami sejmikowego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu. A jak ta współpraca w sejmiku się układa, jeżeli chodzi o klub opozycyjny i koalicję? No, układa się na takiej zasadzie, że jesteśmy my jako opozycja i jest koalicja. Nie ma punktów stycznych, nie ma w zasadzie miejsc, gdzie jesteśmy w stanie się spotkać wspólnie dla dobra Mazowsza. Wszystko, co my mówimy, każda nasza krytyka, mimo tego, że bardzo często merytoryczna, jest traktowana na zasadzie
zasadzie, pogadaliście już sobie, to już sobie skończcie, a my sobie teraz przegłosujemy to, tak co sobie chcemy. Zaplanowaliśmy. No ja bardzo wiele razy słyszałem. Widzi pan, jak to jest w Sejmie, w Sejmie Platforma siedzi po drugiej stronie i państwo tak przegłosowujecie. Państwo parlamentarzyści, ja nie głosuję, panie redaktorze, ani w Sejmie, ani w Senacie, nigdy nie byłem członkiem Izby i no tak, ale raczej może pan wyleczyłem się już z takich ambicji. Oczywiście, że mogę sobie wyobrazić, jak to jest i to są święte prawa i opozycji rządzących, szczególnie rządzących, żeby niekoniecznie liczyć się z tym, co mówi opozycja, ale jednak duża polityka, a samorząd to są dwie zupełnie inne rzeczy i w samorządzie powinniśmy znajdować jakieś punkty wspólne, płaszczyznę porozumienia i starać się znaleźć przynajmniej w tych najważniejszych sprawach konsensus. Będzie się pan starał znaleźć z Maszokiem Struzikiem? Będę się starał, choć uśmiecham się, bo jak wychodzę na mównicę i później wychodzi pan marszałek Struzik, to bardzo często słyszę, no to już sobie tam pogadaliście, to już wam wystarczy, a my teraz zrobimy co nasze. Więc nie za specjalnie podoba mi się ten styl uprawiania polityki, ale to wynika wyłącznie z tego, że Adam Struzik jest już tak zasiedziały w fotelu marszałka województwa mazowieckiego, jest tak pewny swego wraz ze swoim otoczeniem, że już nie liczy się ze zdaniem innych. Upatruje tutaj również szansę w podziale Mazowsza, bo sądzę, że gdybyśmy wydzielili Warszawę z województwa mazowieckiego, to z całą pewnością Adam Struzik, wyniki wyborów byłyby też inne, ale strefy wpływów by się zmieniły, zmieniłyby się zupełnie proporcje na Mazowszu i Adam Struzik by się zmienił. Adam Struzik, nawet gdyby był dalej marszałkiem, musiałby się bardzo poważnie zacząć zastanawiać o realnych problemach województwa mazowieckiego bez Warszawy, bo jeżeli wydzielimy Warszawę z Mazowsza, to w zasadzie zostaje nam ogromny worek problemów i niewielki worek tych spraw pozytywnych, korzystnych. I niewielki worek, jeżeli chodzi o pieniądze. Wracamy na podwórko radomskie. Zalew na workach. Piękna dziura w ziemi. Tak, w tej chwili mamy wreszcie pozwolenie wodnoprawne. Bardzo długo na nie wodociągi miejskie czekały. Na modernizację zalewu będzie teraz przetarg ogłoszony. Woda ma wrócić za rok. Wodociągi miejskie w Radomiu to mój były pracodawca i zawsze miałem wrażenie, że to jest pracodawca i firma skuteczna, więc nie potrafię zrozumieć, dlaczego w tym przypadku tyle to trwało, że dawno temu wyjęto ten korek z zalewu, spuszczono wodę i całe długie miesiące radomianie, no choćby ostatnie lato, oglądali tam to wyrobisko, tą dziurę w ziemi, która była bez wody i straszyła i niewiele się tam działo. I różni kandydaci w wyborach samorządowych, łącznie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta, mogli sobie robić fajne zdjęcia i opowiadać, że chcieliby, żeby tam był akwapark i cisza. No, plany można realizować wtedy, kiedy zostaje się wybranym, jeżeli Wojciech Skurkiewicz nie został wybrany, więc tych planów realizować nie ma jak. Większość i decydowanie w Radzie Miejskiej o budżecie wcale nie przekłada się na wykonawstwo danych spraw i na podejście magistratu czy prezydenta do realizacji danych postulatów. Zdarzają się takie, które uda się wprowadzić do budżetu i wtedy prezydent może mało chętnie, ale je realizuje. Natomiast jestem przekonany, że tego się ostatnio prezydent wypowiadał o propozycjach radnych. Prezydent ostatnio się bardzo pozytywnie wypowiada, bo mam wrażenie, że pali mu się na wszystkich frontach, że pali mu się politycznie we własnym zapleczu, że chciałby zbudować większość w Radzie Miejskiej, żeby móc lepiej przetrwać te chude lata, które przed Radomiem i przed radomskim magistratem, bo ja wiem to od dawna i to nie jest żadna tajemnica, że budżet Radomia trzeszczy w szwach, a najbliższe dwa lata będą bardzo trudne, więc dzisiaj Radosław Witkowski pewnie chciałby znaleźć partnerów, żeby podzielić się współodpowiedzialnością za te swoje kolejne najbliższe niepowodzenia i pewnie chciałby, liczyłby, żeby tymi partnerami zostali radni Prawa i Sprawiedliwości. No nie bardzo ma wybór nawet, szczerze mówiąc, bo radomianie tak wybrali, że Rada Miejska jest z większością Prawa i Sprawiedliwości, prezydent z Platformy Obywatelskiej. Niech prezydent szuka porozumienia
w Radzie Miejskiej, ale moim zdaniem nie powinien liczyć na współpracę w magistracie, a Prawo i Sprawiedliwość nie powinno wchodzić w żadne formalne koalicje z panem prezydentem Radosławem Witkowskim, bo jestem przekonany... A te nieformalne, ciche koalicje? Nieformalne też. Porozumienia dla dobra miasta w przypadku konkretnych projektów w samorządzie powinny się zdarzać. W Radomiu powinny być możliwe i jestem przekonany, że po stronie moich kolegów radnych Radomskiej Rady Miejskiej nie ma w tej kwestii złej woli. Jak jest po stronie prezydenta, tego nie wiem. Ja jestem przekonany, że Radosław Witkowski te ostatnie gesty, które wykonywał, starając się pozyskać Prawo i Sprawiedliwość do koalicji w mieście, były motywowane głównie tym, żeby później móc obciążyć Prawo i Sprawiedliwość współodpowiedzialnością za te porażki, które się już zdarzały i które będą nas czekać w przyszłości, bo tych porażek można byłoby wymieniać tak długo, że programu by nam nie starczyło. To dobry pomysł, że prezydent podzielił obowiązki Konrada Frysztaka. Nie powinien powołać nowego wiceprezydenta, który by przejął całość tych obowiązków? Ja nie chciałbym wypowiadać się o decyzjach prezydenta Radosława Witkowskiego i o tym, jak on podzielił obowiązki Konrada Frysztaka. Te obowiązki trudno wykonywać gorzej niż robił to Konrad Frysztak, więc sądzę, że nawet rozdzielone na innych to może spowodować lepsze funkcjonowanie tego obszaru, choć uważam, że inwestycje powinny być w jednych rękach, bo to nie jest łatwa działka, ale najwyraźniej prezydent nie może znaleźć nikogo lepszego niż pan były już prezydent, obecnie poseł Konrad Frysztak, więc to też pokazuje słabość Platformy Obywatelskiej, słabość tego środowiska, bo wydawałoby się, że to nie powinien być żaden problem znaleźć kogoś lepszego niż Konrad Frysztak do nadzoru nad realizacją miejskich inwestycji. Chciałem zapytać jeszcze o rower miejski. Kolejny sezon za nami, skończyła się umowa z firmą, która była operatorem tego roweru miejskiego. I to jest dobry czas, żeby wreszcie zrobić to tak, jak Pan Bóg przykazał. No, dobrze, tak jak Pan Bóg przykazał, czyli jak? Czyli tak, że rowery są własnością firmy, która bierze za nie odpowiedzialność. Oczywiście zarabia na ich wypożyczeniu, ale obsługuje cały system. A dzisiaj żyjemy w jakimś dualizmie, w sytuacji, w której rowery nie są własnością firmy, która je wypożycza. Firma zgarnia pieniądze za wypożyczenia i za obsługę systemu, a odpowiedzialność na przykład za zepsute rowery spada na MOSiR, bo tak chyba aktualnie jest. Jeżeli jestem w błędzie, to proszę, żeby mnie z tego błędu wyprowadzić. Ale w moim przekonaniu tak właśnie dzisiaj ten system działa w Radomiu, a powinien działać tak jak w innych miastach. Firma, która obsługuje system, jest również właścicielem rowerów, serwisuje je, dba o to, żeby... Radomianie narzekali na stan rowerów. No ten stan był fatalny. Ja akurat rzadko korzystałem z radomskiego roweru miejskiego, bo posiadam sam dwa rowery, z których często korzystam, ale uważam, że taki system powinien dalej funkcjonować w Radomiu, bo to jest po prostu miasto twórcze. Niektórzy mówią, że to było modne. Dziś uważam, że to już jest mniej modne, bardziej oczywiste dla wielu, że korzysta się z roweru miejskiego w dobie, w momencie, w którym tak wiele mówimy o ekologii, o tym, żeby przesiadać się z transportu, który nas zatruwa, na transport ekologiczny. To rower miejski wtedy, kiedy jest dobra pogoda, właśnie dla bardzo wielu osób jest taką alternatywą i dobrze, żeby on działał, tylko dobrze, żeby działał z głową, a nie tak jak wiele innych projektów w naszym mieście, że no dobrze, zróbmy to, jakoś to będzie. No to połatamy, zrobimy jakąś protezę nie do końca udaną, ogłosimy sukces, no bo mamy rower tak jak inne miasta. No to na koniec zadam panu to samo pytanie, które chyba filozoficzne można powiedzieć nawet, które zadaje prezydent mieszkańcom Radomia. Jaki powinien być Radom za 10 lat? Przede wszystkim powinien być dynamicznie rozwijającym się miastem, który goni inne uciekające miasta, goni szybciej niż do tej pory. Powinien być miastem przemysłu, bo ta kwestia bez względu na politykę powinna nas łączyć. Udaje nam się uaktywniać kolejne przemysłowe części miasta. Firmy się rozwijają i to właśnie może być motor napędowy Radomia, pewnie i wielu innych miast. Ale w tą stronę powinniśmy iść, żeby ten głównie przemysł metalowy, techniczny, którym się chwalimy i dzisiaj, choć już dzisiaj niewiele zostało z siły w precyzji, bo mam wrażenie, że tą markę, ten pomysł na miasto odsunięto gdzieś na bok, nikt tego nie uchylił,
ale ona nie jest jakoś szczególnie wykorzystywana. Marka Radom Siła w Precyzji. Ale to jest ten kierunek, bo to, że to był dobry wybór Siła w Precyzji, to udowadniają dzisiaj te przedsiębiorstwa liczne, które się budują właśnie działając w obszarze przemysłu precyzyjnego, metalurgicznego, obróbki. I powinniśmy jak najbardziej wspierać te firmy, nie zapominając oczywiście o tym, żeby Radom był miastem przyjaznym dla mieszkańców, przyjaznym, ale również i estetycznym, bo mam wrażenie, że to, co w ostatnich latach władze miasta robią z miastem, Plac Jagielloński, no, który został wybetonowany, wypłytowany i już jest super, czy wystające słupki na Placu Konstytucji, które wręcz straszą, no są skuteczne, bo wjechać się nie da, ale to nie o to chodzi, żeby przy okazji zohydzić piękną część miasta, więc powinniśmy dbać zarówno o przedsiębiorców, jak i o to, żeby Radom był miastem dobrym, przyjaznym dla mieszkańców i miłym dla oka. I tutaj stawiamy kropkę, bo nasz czas się skończył. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Radny Jakub Kowalski był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Łukasz Melenda, do zobaczenia i usłyszenia.